Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kukumino, a w dzisiejszym odcinku mam pokażę mega, mega kozacki, nie glitch, a sposób na RP. Po 24, 5, 6, 7 tysięcy expa, nie 67, tylko 26, 7 tysięcy RP, dosłownie co jakieś 4, 5, góra 6 minut, zależy dosłownie to tylko od Was, w jakim czasie to zrobicie. Ale po pierwsze stawcie suba oraz łapkę w górę, gdyż bardzo dużo osób ogląda mój kanał, a nie subskrybuje. A do świąt tego roku lecimy po 100 tysięcy subskrypcji, ale bez Was to się nie uda, więc każdy w tym momencie zostawia suba oraz łapę w górę. A jeżeli zobaczę, że pod tym odcinkiem będzie mega duży przyrost subskrypcji, zdradzę Wam mega fajny sekrecik, gdyż jest fajna opcja z przerobienia PS4, żeby było mod menu, które działa na trybie online. Ale to więcej o tym trochę w innym odcinku, jeżeli to zależy tak naprawdę od Was. Jeżeli będzie duży przyrost subskrypcji, to po prostu Wam to pokażę mniej więcej, bo mojemu koledze się to udało. Ja bym swojej PS4 w sumie nie poświęcił, więc ten odcinek będzie jakby nagrywany z jego PS4, więc no po prostu może być też inna rozdzielczość, więc tak no z góry mówię, ale dobra. Za dużo o tym zdradzam, to zależy od Was, subik, łapka w górę i będzie ten odcinek. Ale dobra, mniejsza z tym, wpadnijcie jeszcze na NB, dostawcie się tam, nie wiem, coś po sobie, jakiegoś tam, nie wiem, kupcie sobie gierkę z linku w opisie, tam nie wiem, z linku w opisie macie ten euro na start przy rejestracji. Ale dobra, nieważne, po prostu jestem tak podekscytowany nagrywaniem tego odcinka, no po prostu informacja i film, który dostałem od niego, że sobie przerobił PS4 na mod menu, to po prostu masz aż szok. Kiedyś próbowałem osobiście, ale mi się nie udało. Ale dobra, nieważne, mniejsza z tym, dobra, to już serio, mniejsza z tym. Dobra, zostawcie suba w górę i lecimy, dobra. Jest fajny tydzień premiowany, tak jak już wspomniałem na samym odcinku, nie jest to glitch. Tak, aż dziwne, po 30 tysięcy RP prawie i nie glitchem, czy jest to w ogóle możliwe? Tak, jest to możliwe, że kiedyś nagrywałem podobny odcinek, ale jest mega fajny tryb premiowany. Ale nie, nic tam nie musicie robić praktycznie, to jest po prostu online akcja, rozegraj akcję stworzoną przez Rockstar, wyścigi kaskaderskie i jest to tak zwane wyścigi z transformacją, naprawdę mega, 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 mega kozackie są te wyścigi. Tak naprawdę, no, nie ma nic z tym trudnego, bo wyścig każdy może zagrać, ja tu sobie w sumie mogę jeden wyścig przejechać, nie wiem czy mi się uda, ale mam też 3 klipy, gdzie mam po prostu zapisane mniej więcej jak wygrywam, jak przegrywam i ile expa dostaję. Tam widziałem, że jeden typek dostał 20 chyba 4000 RP za wyścig, który jechał niecałe 6 minut, więc no naprawdę jest to przekozackie, ale zależy to też od ilości osób, które ile jest na tym wyścigu. Czym więcej osób, tym więcej tego RP. Jeżeli macie 4-5 osób, nie dostaniecie więcej niż około 9000 RP, a jeżeli macie 16 typa, czyli full lobby, dostaniecie nawet do 30 tysięcy RP za jeden wyścig. Pierwsza trójka oczywiście ma najwięcej RP, jeżeli będziecie na pierwszym miejscu, możecie zgarnąć do 30 tysięcy RP. Jest naprawdę mega, 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 mega przekozacki patencik, gdyż ja pograłem chyba sobie z 4 wyścigi i wbiłem cały jeden level, więc nie, zajęło mi to około 20 paru minut i już mam jeden cały level, gdzie ja mam 638 rangę, więc naprawdę no jest to konkretna liczba RP, ale dobra, nie przedłużając w tym odcinku, gdzieś mi się tutaj nie uda zgromadzić tak dosłownie w sekundę 16 typa, dlatego wam po prostu puszczę te urywki, jak już po prostu sobie ścigałem się i jakie miejsce zajmowałem. Zająłem chyba raz pierwsze miejsce, to było bardzo mało osób, bo było chyba tylko 5 osób, dlatego dostałem mało RP, ale tam zazwyczaj zajmowałem drugie, trzecie, albo nawet czwarte miejsce, dlatego tam, no wiecie, tam macie mniej więcej porównanie, ile kto expa dostało, więc zostawcie suba, łapę w górę, ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie, duży przyrost subskrypcji, pokazuję Wam w kolejnym odcinku przerobioną PS4, więc trzymajcie się i siema widzowie!